Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowa, które będą nas wprowadzały w dzisiejsze rozważanie, to fragment wyjęty z Ewangelii Jana z drugiego rozdziału od pierwszego wiersza. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego: wina nie ma. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto, i jeszcze nie nadeszła godzina. Rzekła matka Jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą, i napełnili je aż po brzeg. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie widział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie Jego. Drogi Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za słowo, które dajesz nam każdego dnia. Dziękujemy Ci za słowo, w którym możemy przeczytać o tym pierwszym cudzie, o tej radości, która była w Kanie Galilejskiej. Prosimy Cię, Panie, prowadź nas Twoim słowem. Ucz nas, jak rozpoznawać cuda, które Ty czynisz w nasze życie. I prowadź nas, bo Tobie się powierzamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźcie teraz. Tak, drodzy, jak słyszeliście, dzisiaj taka mała zmiana. Postanowiłem, że dla dobra wspólnego, czyli mojego i waszego, zrobimy sobie małą przerwę od pierwszej księgi Samuela. Powiem szczerze, przerwę od kolejnych działań wojennych. Tak pomyślałem, że taka chwila przerwy przyda nam się wspólnie, a dzisiaj mamy tekst bardzo radosny, bo tekst o weselu, zresztą tekst, co do którego jest wiele różnych komentarzy. Wielu do dzisiaj myśli, że to taki cud, który fajnie by było, gdyby się powtarzał na przykład. Ale ja chcę powiedzieć, że z tym tekstem mamy 2 problemy. Pierwszy jest taki, że myśmy go rozważali rok temu. Nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy cały cykl z Ewangelii Jana i ten tekst był już. A drugi problem jest taki, on jest o wiele poważniejszy, że tak naprawdę ten tekst, można powiedzieć, jest tekstem, po przeczytaniu którego wystarczy powiedzieć amen, dlatego że ewangelista Jan już wszystko w nim dokładnie powiedział. Dlatego chciałbym, żeby ten tekst stał się dla nas dzisiaj pewnym tekstem wyjściowym do pytań, do naszego spojrzenia, może do poszukiwania tego, czy wierzymy w cuda. Nie wiem, czy wierzycie w cuda. To nie jest tak, że to jest pytanie, które po raz pierwszy słyszycie w swoim życiu. Myślę, że wiele razy w życiu słyszeliśmy pytanie: co ty w cuda wierzysz? Albo chyba w cuda wierzysz, nie? To są takie rzeczy, które gdzieś się powtarzają, pokazują nieufność co do myślenia o cudach. Dlatego stawiam jeszcze raz pytanie: czy wierzymy w cuda? Trzeba sobie najpierw odpowiedzieć, bo tam kiwanie, tak? Czym są cuda? Ja muszę powiedzieć, drodzy, że nie sprawdziłem, jaka jest definicja słownikowa tego, czym jest cud. Ale tak pomyślałem, że cud, o którym dzisiaj czytamy, ale też cud w sensie biblijnym, to jest przecież taka Boża interwencja w konkretnym przypadku w życie człowieka. A tak przynajmniej dzisiaj możemy zobaczyć, bo to też była Boża interwencja w konkretnym przypadku w życie konkretnych ludzi. I teraz pytanie jest takie jeszcze raz: czy wierzymy w cuda? No i tutaj można powiedzieć tak, nie. Niektórzy mogą powiedzieć: wierzę w cuda, no bo przecież czytamy o tych cudach biblijnych i w te cuda wierzę.
Myślę, że wiele osób, myśląc o cudach, mówi, no tak, one kiedyś tam w czasach biblijnych, albo jeśli chodzi o cuda, to owszem, ale nie dzisiaj i nie u nas. A ja chcę powiedzieć, że to my doświadczamy cud. Jestem przekonany, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, doświadcza w swoim życiu cudów. Mamy choinkę. Ja nie chcę powiedzieć, że choinka to jest cud. Piękna, co prawda. I nie sypie się, co bardzo ważne i istotne. Ale ona jest świadectwem tego, że tak naprawdę niedawno, 21 dni temu, świętowaliśmy Boże Narodzenie. Drodzy, przecież to jest cud. Co więcej, jest to cud, który jest udziałem naszego życia. Bo Bóg staje się człowiekiem. Bóg wchodzi w ten świat. Nie po to, żeby przyjść dla kogoś gdzieś tam kiedyś. Ale Bóg staje się człowiekiem, rodzi się dla mnie. Betlejem jest wydarzeniem, które nie tyle ma wymiar historyczny. Ono ma wymiar dla mnie. Betlejem jest cudem, które wydarzyło się dla mnie. Konkretnie dla mojego życia. Bóg rodzi się, by przejść drogę człowieka, by pokazać, jaką ja mogę przejść drogę. Ja wiem, że kiedy o tym mówię, wielu powie, no, nie do końca się z tym zgodzę. Albo nie widzę tego w ten sposób. Wiecie, tak sobie pomyślałem, że kiedy w ogóle mówi się o cudach, to ludzie tak nie wierzą, jeśli ktoś w swoim życiu doświadczył cud. Jestem przekonany w 110%, no można być w 110% przekonany, że kiedy ci słudzy, którzy byli świadkami tego cudu, którzy widzieli wodę, a potem zaczerpnęli wino, jestem przekonany, że oni następnego dnia chodzili o tym opowiadali. Bo to jest niemożliwe, żeby zatrzymali to tylko dla siebie. Zresztą tu nie mamy nigdzie napisane, że ktoś im przykazywał albo groził, nie wolno wam o tym mówić. Oni na pewno szli i mówili, słuchajcie, wiecie, co się wczoraj na weselu w Kanie Galilejskiej stało? Były stąd dwie kamienne. Tam była woda. Przyszedł Jezus, kazał nam zaczerpnąć i okazało się, że zaczerpnęliśmy wino. Jaki Jezus? No wiecie, ten syn Józefa. Nie? No i tak ci, którzy tego słuchali, to pomyśleli sobie pewnie, niezła była impreza. Zamiast usługiwać przy stołach, to pewnie wina brakło, już wiemy dlaczego. Bo słudzy je wcześniej opróżnili. Jestem przekonany, że nikt im nie wierzył w to, co oni mówią. Ale oni doświadczyli cudów w swoim życiu. Oni byli świadkami tego cudu. Choć kiedy dzielili się nim, wszyscy powątpiewali, naśmiewali się. I przypuszczam, że po kilku razach oni przestali się tym dzielić. Zachowali już to tylko i wyłącznie dla siebie. I tak jest, kiedy cud dzieje się w naszym życiu, że albo sami z perspektywy czasu powątpiewamy, albo ktoś nie chce uwierzyć. Również my. Bo kiedy mówimy o cudzie Bożego Narodzenia, to tak wydaje się to odległe, nieprawdopodobne, nieobecne dzisiaj. Za tydzień choinki już nie będzie i po święta. Ale drodzy, my dzisiaj też będziemy świadkami cudu. Niesamowitego. Za chwilę po kazaniu będzie nie tylko spowiedź, ale będzie komunia. Gdzie chleb pozostanie chlebem. Ale będzie też ciałem Jezusa Chrystusa. Gdzie wino pozostanie winem. Ale będzie też krwią Chrystusa. Ciało i krew Jezusa Chrystusa.
To nie jest cud dla kogoś gdzieś tam. To jest cud dla nas, dla naszego życia, dla każdego z nas, dla mnie i dla Ciebie. I to, co więcej, jest cud, do którego każdy z nas jest dzisiaj zaproszony. I kiedy myślimy o cudach, jestem przekonany, że dzisiaj też każdy z nas był przed lustrem. Mylę się? Ja się przyznam, ja mówię. Kogo tam zobaczyliśmy? Znaczy, ja mam nadzieję, że każdy z nas zobaczył tam siebie. Jeśli zobaczyliśmy kogoś innego, drodzy, to źle. Albo jeśli w ogóle nic nie zobaczyliśmy. Natomiast jestem przekonany, że każdy z nas zobaczył tam siebie. To znaczy kogo? Tak. Tu każdy z nas musiał powiedzieć, nazywam się tak i tak, mam tyle i tyle lat. Ale zobaczcie, że jest też jeden kolejny cud. Dlatego, że możemy, patrząc na siebie, na swoje oblicze w lustrze, powiedzieć, że widzę też Boże dziecko. Mamy niesamowity przywilej, to jest cud naszego życia, że możemy widzieć siebie jako dzieci Boże, jako jednych z najbogatszych ludzi na tym świecie, współdziedziców Bożego Królestwa. Powiem szczerze, to jest coś, czego nie da się przeliczyć na żaden pieniądz tego świata. My czasami, tak, w mediach są popularne informacje, kto jest w tym tygodniu najbogatszym człowiekiem na świecie, tak? Albo ile wynosi bogactwo tego czy innego człowieka. Jesteśmy bogatsi, bo jesteśmy współdziedzicami całego Bożego Królestwa. I to jest niesamowity cud. To jest nie dla kogoś gdzieś tam kiedyś. Jest to cud, który dzieje się dla mnie. To ja jestem tym, który jest częścią tego cudu. Ja wiem, że kiedy spoglądamy na te wszystkie teksty, kiedy słuchamy tych słów, to może też rodzić się takie trochę powątpiewanie, no tak, ale przecież świat jest dalej taki, jaki był. Ludzie umierają, ludzie chorują, ludzie cierpią. Na świecie nadal mamy wojny. Ale drodzy, kiedy wczytujemy się też w słowa biblijne, kiedy wczytujemy się w cuda, które Jezus czynił, to trzeba powiedzieć, że żaden z tych cudów nie miał na celu zaczarowanie czy odmienienie świata. Cuda to cuda dla człowieka, dla mnie. Mogę nosić pokój w swoim sercu, pomimo tego, że świat jest pełen niepokoju. Mogę nosić w swoim sercu nadzieję, pomimo tego, że świat tej nadziei w żaden sposób nie będzie mi dostarczał. Cuda nie zmieniają świata, ale one umacniają każdego z nas. Tak jak ten cud w Kanie Galilejskiej. Paradoksalnie nie miał tylko i wyłącznie na znaczeniu to, by wina starczyła. Ale też miał ten cel, by uczniowie, którzy byli na tym weselu, umocnili swoją wiarę i uwierzyli tak naprawdę w Jezusa Chrystusa. Cuda będą ich umacniały, będą ich utwierdzały i cuda dzisiaj mają nas umacniać i utwierdzać. Jest też jeden cud, którego doświadczamy, ale nie rozumiemy. Cud, którego jesteśmy współuczestnikami, ale który objawi się przed nami. To jest życie wieczne. Przecież jesteśmy tutaj,
bo żyjemy nadzieją czegoś więcej niż tylko to, co daje nam ten świat. Jesteśmy tutaj, bo wierzymy, że nasza droga to nie tylko to, co jesteśmy w stanie odmierzyć naszymi ziemskimi zegarami. Bo Boże Słowo chce oświetlać naszą drogę. Daje nam inne zrozumienie, inne spojrzenie i to też jest część cudu, który dzieje się w naszym życiu. Że krocząc przez ten świat możemy widzieć dalej i widzieć więcej. Choć nasze spojrzenie zawsze tu na ziemi będzie ograniczone, tak samo jak spojrzenie, które miał Mojżesz. On oglądał tylko plecy Boże. A cudem będzie to, kiedy będziemy mogli spoglądać na Boże oblicze. Dlatego, drodzy, kiedy będziemy wychodzić dzisiaj z kościoła, kiedy będziemy wychodzić z naszych domów, pamiętajmy, że każdego dnia przeżywamy niesamowity cud. Bo każdy dzień przeżywam jako dziecko Boże, współdziedzic Bożego Królestwa, jako ten, dla którego Bóg się narodził i jako ten, który doświadczy cudu życia wiecznego. Niech w tym wszystkim Bóg nas umacnia każdego dnia i prowadzi. Amen.